Siemaneczko, cześć. 12 czerwca, godzina 6 nad ranem. My już na lotnisku po odprawie. Czekamy na nasz samolot do Oslo, potem z Oslo do Nowego Jorku. No i tak oficjalnie dzisiaj rozpoczynamy naszą przygodę z programem Camp America. Tutaj mamy Jacka, campowera na kampie Teliuda. No ja również jestem campowerem na kampie Teliuda. A kto to campower, kto to kancelor i w ogóle i tak dalej, to będziemy opowiadać. A póki co czekamy na nasz samolot. I no co, 11 godzin podróży nas czeka. Do zobaczyska. Mieliśmy lecieć samolotem, a jedziemy autobusem. Nie wiem, co się dzieje. Jest jakiś problem. Nie wiem, z czego to wynika. Będziemy w kontakcie. Co tam, jak tam? Ale się jaram. Co czujesz? Czuję się bardzo dobrze. No, w końcu lecimy, opuszczamy ten nudny kraj, jak już Polska. Lecimy do najlepszego miasta, jakim jest Nowy Jork. Do stolicy świata, ale się to nie, najpierw do Oslo. Zobaczymy sobie chociaż kawałeczek Norwegii. Całą godzinę. Oslo, mamy tylko 45 minut na przesiadeczkę, szukam naszego gate'a. Ale zdążymy. I mamy nadzieję, że nam bagaże nie zaginą. Mieliśmy być w Monachium, a gdzie jesteśmy? Tak, w Monachium. Dobra, szukamy. Nasza grupa utknęła na gejcie i musi podawać maile, numery telefonu parę razy. We'll see. I czekamy. Ja już mi się udało wszystko ładnie załatwić i chyba git. No ale czekam na resztę, nie? Okej. O Boże. Dobra, wszystko się udało. Wszyscy siedzimy już w samolocie. Jesteśmy kocyki i poduszki. Będzie okej. Byliśmy w drodze na nasz kamp i nagle uderzył w nas ciężarówka, taka amerykańska z tym przodem wydłużonym, walnęła w nas i sobie pojechała. I sobie pojechała. Rare ever. Ruszyliśmy, jedziemy sobie z rozwalonym bokiem z przodu. Ciekawe, dokąd dojdzie. A tam taki donut. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jednak nie wiecie. Normalnie, skąd smok? Będziemy tak co 200 metrów się zatrzymać. Siemanko, mamy już kolejny dzień, dzisiaj jest poniedziałek,
I ja dopiero teraz znalazłam jakąś chwilę, żeby na spokojnie opowiedzieć, wytłumaczyć po co, jak i dlaczego znalazłam się w Stanach Zjednoczonych. No to tak, jestem tutaj, ponieważ biorę udział w programie Camp America, który w skrócie polega na tym, że 2 miesiące pracuje się na koloniach amerykańskich, a potem przez jakiś określony czas zwiedza się Stany. Ja będę zwiedzała Stany przez miesiąc i 2 tygodnie, jakoś tak. Jako że jest mało takich filmików na YouTubie mówiących właśnie o programie, o kampach i w ogóle jak to wygląda, cała papierologia, koszty i tak dalej, no to będę tutaj trochę nagrywać. Mam nadzieję, że to będzie taki właśnie przewodnik dla przyszłych uczestników kampu, ale też mam nadzieję, że kogoś zachęcę. No i w sumie takim głównym powodem jest to, że to ma być dla mnie taka pamiątka, jakieś no fajne wspomnienia. No i też jakieś obycie się z kamerą. Też zawsze się taki skill przyda, mam wrażenie. A że lubię też montować, no to here I am. No i będę tu właśnie pokazywać nasze takie codzienne kampowe życie. No i też będzie dużo takich vlogów pokampowych, już ze zwiedzania, już będzie ciekawiej. Wcześniejsze filmiki były bardzo chaotyczne, generalnie wczorajszy dzień był taki, więc teraz tak po prostu pokrótce opowiem, co się wydarzyło. Mieliśmy lot z rana z Warszawy do Oslo. W Oslo mieliśmy mniej niż godzinę na przesiadkę. Lot z Warszawy do Oslo przebiegł bez problemu. Na lotnisku w Oslo zaczęły się schody, musieliśmy przejść przez 3 jakby stanowiska, takie 3 odprawy. No na jednym skanowali nam paszporty, robili zdjęcie, taki standard. Potem było zamieszanie, bo obsługa jakby troszkę nie ogarniała. Niektórym wstawiła pieczątki, niektórym nie. Przy kolejnym stanowisku, kto nie miał pieczątki, musiał się wracać, a to nie było jakoś tak obok siebie, tylko kawałek. A nie mieliśmy czasu. I to ta sytuacja nie dotyczyła tylko nas tutaj z programu, tylko innych ludzi też. Po prostu, nie wiem, tam jakieś może te osoby pierwszy raz w pracy były, czy coś takiego. No a na trzecim stanowisku pani nie wiedziała, gdzie jakie informacje wpisywać. Podawaliśmy maile, podawaliśmy numery telefonu parę razy w sumie, bo ona nie wiedziała, w którą rubrykę dokładnie wpisać taką informację. Na szczęście zdążyliśmy, lot był bardzo przyjemny. Dostaliśmy kocyki, poduszki, w cenie biletu był obiad pod wieczorek, ciepłe napoje, zimne, oglądaliśmy sobie filmy, naprawdę bardzo przyjemnie, polecam. Na lotnisku w Stanach też bez problemu, wszystkie kontrole przeszliśmy. Już jak wyszliśmy z lotniska, to poczuliśmy taki totalnie amerykański klimat, jak z filmów, żółte taksówki, autobusy szkolne żółte, ludzie stojący przy ulicy, łapiący taksi, wszyscy na siebie trąbili, jakiś taki tłok, Dunkin' Donuts i generalnie super, naprawdę taki typowy amerykański klimat przy lotnisku. Nas odbierał wynajęty van przez naszego szefa kampu. No i tu jest ciekawa historia, jedziemy sobie i nagle ciężarówka jadąca koło nas zaczęła zmieniać pas na nasz i swoim tyłem po prostu uderzyła w nasz bok i odjechała. Nie wiem, czy nie poczuła, myśmy poczuli. Na szczęście nikomu nic nie stało. Zatrzymaliśmy się na chwilę, po prostu jakieś tam nasza kierowczyni wykonała telefony do kogoś, coś tam próbowała ogarniać. No i jesteśmy na naszym kampie, jest to kamp dla żydowskiej młodzieży, kamp Tel Yehuda, znajdujący się w stanie Nowy Jork, w takim leśno-górzystym terenie, jest przepięknie. Mamy basen na dworze, są korty tenisowe, boiska do koszykówki, do nożnej, jest wspinaczka i jest generalnie tutaj wiele atrakcji, naprawdę cudownie i to w sumie zaraz wszystko sami zobaczycie. Thank you.
No i tak to tu u nas wygląda, okolica jest przepiękna, pogoda też jest przepiękna. Aktualnie jest 28 stopni, za parę dni ma być powyżej 30, więc wow, damy radę. No mam nadzieję, że to będą naprawdę wspaniałe 2 miesiące pracy tutaj na kampie Tel Yehuda. Pozdrów mamie i tatę. I brata. Pozdrawiam. Nad ranem my już po odprawie czekamy na lotnisko. Realnie rozpoczyna się nasza przygoda i pani mi przerwie autobus. Szanowni Państwo, proszę uwagę pasażerowie. Proszę. Samolucik z przesiadeczką. Dobra. Ostatnie ujęcie. Jak chcemy zrobić zdjęcie tego samochodu. Are you ready?